Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze w ramach naszego projektu Ej, wszystko OK, organizowanego przez Fundację OSI we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Ja się nazywam Bartek Taurogiński i dzisiaj moim gościem będzie pani dr Bogusława Piasecka, psycholożka, terapeutka rodzinna. I będziemy dzisiaj rozmawiać o rodzinach. O rodzinach dzieci, o rodzinach nastolatków. Będziemy wspólnie się zastanawiać, kiedy problemy naszych dzieci, kiedy problemy wasze, drodzy nastolatkowie, to są problemy dotyczące tylko was, czy są to może problemy dotyczące całej rodziny. To jest częsty temat, który, jak rozumiem, pojawia się też w naszej pracy na co dzień. Zacznijmy. Czyli rozumiem, że będą nas słuchać i oglądać nastolatkowie, ale i rodzice nastolatków. Może się tak Może zdarzyć. się tak zdarzyć. Więc będziemy też rozmawiać właśnie w taki sposób, żeby uwzględnić potrzeby poznawcze i zaciekawienie zarówno rodziców, jak i nastolatków. No, myślę, że nawet to jest o tyle fajne, że może się uda nam utrzymać jakąś dwie perspektywy. Perspektywę nastolatka na sprawy rodzinne i perspektywy rodzica na sprawy rodzinne. To, co mówisz, jest niezwykle ważne na spotkaniach rodzinnych. Właśnie, żeby nikt nie czuł się, staramy się, żeby nikt nie poczuł się wykluczony. I no, frustracja jest obecna w psychoterapii, więc tutaj byłoby ryzykowne mówić, że się nie poczuje sfrustrowany, ale żeby osoby, które uczestniczą w tych spotkaniach, nie miały takiego poczucia, że terapeuta jest stronniczy. Że czyjąś stronę Tak. przyjmuje, albo po czyjejś stronie stoi. Tak. Okej, to w terapii to się dzieje, ale w rodzinach też to się dzieje, nie? Że ktoś bierze czyjąś stronę, ktoś z kimś tutaj wchodzi w koalicję. Nie używać tego słowa, ale tak sobie myślę, że rodziny z dziećmi, jak jest, nie wiem, szczególnie gdy jest dzieci więcej niż jedno. To jest taki swoisty tygiel rodzinny, czy taka złożona sieć różnych relacji. Jak użyłeś słowa koalicja, ale to jest też słowo nie tylko stosowane w psychoterapii, w teoriach, bo przecież w języku potocznym też. I jak już mówimy o koalicjach w rodzinie, czyli takich właśnie sojuszach, bo też można by O, tak piękne powiedzieć, słowo. to ważne jest, żeby rodzice czuli taki sojusz. Bo to jest lepsze słowo niż koalicja, prawda? Taki sojusz między sobą, że chcą wspólnie podejmować decyzje, właśnie współpracować, żeby wspierać rozwój ich dzieci. Tak najkrócej można by powiedzieć, że to jest bardzo potrzebne, szczególnie w okresie nastoletnim. A powiedz, co my mamy ciekawego do powiedzenia w kwestii właśnie relacji rodzinnych, tej skomplikowanej sieci rodzinnej z perspektywy dziecka czy nastolatka? Może od tego zacznijmy. No, poruszamy ten etap rozwoju, to się nazywa adolescencja. To jest też takie słowo, może brzmi naukowo, ale też się używa go w tej chwili, czyli ten okres dojrzewania. Do nastoletniości, może to jest taki Tak, najbliższy. nastoletniości. No i to wszyscy już wiemy, bo świadomość jest wśród nastolatków i rodziców w tej chwili bardzo, no wiedza jest upowszechniana na różne sposoby, prawda? Więc wiemy wszyscy, tak mogę to sformułować, że jest to okres niezwykle intensywnych przemian, a jak jest zmiana, to jest zawsze trudno. Bo jest coś nowego, jest coś po nowemu. Nawet jak jest lepiej, to też się mówi, że to może być trudno. Właśnie, stres zmiany. I w
wtedy te zmiany, które pojawiają się i biologicznie są nieuchronnie w osobie, w jednostce, można tak powiedzieć, że one takie zmiany wprowadzają w rodzinie, że cała rodzina dojrzewa. Że cała rodzina dojrzewa. Ja jeszcze chcę powiedzieć o jednym ważnym elemencie, że wtedy zaczynają się czasem, tak może być, uruchamiać różnego rodzaju jakieś wspomnienia rodziców z ich wieku nastoletniego. Na przykład trudne. Na przykład jakieś nierozwiązane, tak jak my to nazywamy, konflikty. Prawda? I one uruchomione jeszcze się nakładają na właśnie te zmiany. Czyli to, jak opowiadam, to już sobie myślę, jak jest trudno. Pomyślałam, że mało tego, że ten biedny nastolatek ma tyle rzeczy do przerobienia i do przejścia w tym trudnym czasie, to jeszcze teraz mówisz, że i rodzicom się uruchamiają jakieś wspomnienia i konflikty. Uff. Na przykład jakiś się może przypomnieć stres, jakiś obraz, kiedy na przykład czuli się bardzo niezrozumiani przez rodziców, skrzywdzeni albo przez innych dorosłych. I to jakoś działa podskórnie. A nie działa też podobne zjawisko, tak przechodzę do perspektywy rodzica teraz. Często się mówi, że rodzic, który obserwuje dojrzewanie swojego dziecka, to ma takie pragnienie, żeby to dojrzewanie przebiegało w taki sposób, nie wiem, tak jakbym ja jako rodzic naprawiał siebie, że ja swojemu dziecku dam coś, czego ja nie miałem. Umożliwię temu dziecku taki rozwój, którego mi nie dano. Idealny. Taki idealny. Co można o tym powiedzieć? Bo być może z tym się też nasi nastolatkowie mierzą. Mierzą, tak. Że rodzice myślą o nich jako o swoim utraconym dzieciństwie, czy swojej utraconej nastoletniości. Można to zrozumieć. I tak pomyśleć sobie, że to są pragnienia takie zwyczajne i one się pojawiają, ale one się nigdy nie sprawdzą. Dlatego, że nastolatek ma swoje indywidualne cechy, swoje własne potrzeby, które się właśnie kształtują wtedy w taki intensywny sposób, się określają, określa swoje poglądy, swoje stanowisko wobec różnych spraw. I jeżeli właśnie rodzic cały czas jest w swoim umyśle, ma obraz tego idealnego dzieciństwa i dorastania, to co chce stworzyć dziecku, a nie uwzględnia tego realnego dziecka, które ma bardzo różnorodne cechy i potrzeby, to wtedy mogą się mijać. I z tego właśnie, z tego mijania się mogą pojawiać się różnego rodzaju trudności, z którymi na przykład rodziny do nas trafiają właśnie. Mierzą się z tym i nie trafiają do terapeutów, czy nie rozmawiają o tym, tylko tkwią w jakimś takim niezrozumieniu, takim poczuciu, że jest trudno bardzo w rodzinie i nie może być lepiej. No właśnie. Prawda? Dochodzi do jakiegoś właśnie takiego zatrzymania. Tak, tak. To jak mówisz o tym naprawianiu, to jest możliwość naprawiania, bo przecież psychoterapia polega na naprawianiu, tylko nie w relacji z dzieckiem. Myślę o tym naprawianiu różnego rodzaju właśnie takich kryzysów czy różnego rodzaju problemów właśnie u rodziców. To jest możliwość naprawiania właśnie w terapii indywidualnej na przykład rodzica. Okej, czyli że rodzic chodzi po pomoc terapeutyczną sam. Tak. Trochę pracuje na swoich przeszłych rzeczach, aktualnych emocjach. Tak. Pomyślałam, jakie to musi być wspierające dla nastolatków, że my mówimy, że czasem rodzic musi zreflektować sam pewne rzeczy na swój temat, a nie zawsze wszystko się dzieje w relacji z nastolatkiem, nie?
Tak, podobnie jak bardzo pomocne jest właśnie, kiedy oprócz terapii rodzinnej, nie tylko rodzic pracuje nad swoimi różnymi pytaniami czy trudnościami, ale kiedy nastolatek jest w terapii indywidualnej i zajmuje się wtedy z terapeutą w relacji swoimi sprawami. Tak, nie, specjalnie nie używam słowa problem, bo przecież w terapii nie tylko omawiamy problemy, nie tylko bolesne sprawy, tylko jest to taki obszar, gdzie dyskusji, rozmowy, gdzie możemy omówić, przyjrzeć się różnym sprawom. Okej, okay, mam wrażenie, że sobie porozmawialiśmy o różnych rodzinnych niuansach, sprawach, to nazwałam sobie tyglem rodzinnych, tych różnych zjawisk. Natomiast teraz gładko chciałbym przejść do takiej sprawy i żebyśmy mogli porozmawiać o czymś takim, że wydaje się, że takim podstawową potrzebą nastolatka, dziecka nastolatka jest budowanie swojej tożsamości, autonomii, samodzielności, pomóc przyszłości stworzyć swoje własne, prywatne życie, które będzie w relacji do rodziców i do innych bliskich, ale będzie moje autonomiczne. Tak. Po pierwsze, może warto porozmawiać o tymże samym zjawisku, o budowaniu autonomii, może o jakichś trudach, które występują po drodze. I może odpowiedzieć na pytanie właśnie, czy to jest trud rodziny, czy to jest trud nastolatka, czy to jest trud rodziców, że ich dziecko się autonomizuje. Też się mieszają te perspektywy, bo dla każdego to może być kłopotliwe, nie? Tak, to o czym mówisz jest bardzo ważne, że to są wspólne trudy. I nawet jest takie pojęcie, nie wiem, mogę go użyć, takie naukowe. Koindywiduacja. To jest hardcore. Tak, czyli to jest zadanie, używamy tego określenia, zadanie rozwojowe nastolatka, ale i rodziców. To tak. Takiej metafory użyję, że z innego obszaru, nie tylko ludzkiego, że mówi się o tym, że ptaki dorosłe, znaczy rodzice, ptasi rodzice, wypychają dzieci z gniazda. To jest bardzo trudne. To, ale jest pewne, no oczywiście to jest metafora, więc nie jeden do jeden, ale jest pewne podobieństwo, że zadaniem rodziców jest wspieranie autonomii i odrębności dziecka. Ekstremalnie trudne. Właśnie, żeby mogło dziecko, tak jak powiedziałeś, zbudować swoją indywidualność, odrębność. A tutaj nie tylko doświadczenie pokazuje, ale też badania naukowe, że są takie dwa motywatory rozwoju od urodzenia. Rodzimy się z tym, ewolucyjnie nam się to ukształtowało. Mamy to od pokoleń, że chcemy być samodzielni i to już obserwują rodzice od momentu, kiedy dziecko zaczyna raczkować. Eksplorować świat i taka duma na jego twarzy u niemowlaka, jak zrobi coś tak, jak ono chce. Czyli jest to taki właśnie motywator, czyli motor rozwoju, prawda, żeby przechodzić do kolejnych. Czyli właśnie robię coś po swojemu i robię oddzielnie, robię sam. Więc i to towarzyszy nam przez całe życie. Druga rzecz, powiedziałaś dwa motywatory. Tak, że chcę robić po swojemu i chcę robić oddzielnie. O, po swojemu i oddzielnie. Po swojemu i oddzielnie. No potem to jak przechodzi dziecko przez różne
etapy, to czasem rodzice obserwują, no taki przykład, dziecko chce prowadzić samo swój własny wózek. Jak rodzic ręką sięga, żeby przekierować ten wózek, to dziecko odsuwa rękę, prawda? To są takie obrazki, które wszyscy rodzice pewnie doświadczyli tego. A w okresie adolescencji, czyli nastoletnim, te wszystkie procesy bycia innym, odrębnym i jednocześnie po swojemu, jednocześnie w oddzieleniu się nasilają. To jest ciekawe, bo ja pomyślałem o tym, że ten motywator, czy ta siła, ona stoi też w jakiejś rywalizacji do drugiej siły, którą ja obserwuję, czyli do tej siły, w której dziecko, nastolatek chce mieć poczucie bezpieczeństwa, chce mieć trochę ciepła, chce mieć trochę jakiegoś poczucia, że ktoś wspiera, ktoś jest przy mnie, prawda? Mm-hmm. Czyli że to jest trochę taka negocjacja pomiędzy eksplorowaniem, autonomią, a tym, żeby w razie czego ktoś mnie tam jednak poklepał po ramieniu albo uratował mnie w trudnej sytuacji. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja właśnie w tych myślach o tej oddzielności i autonomii nie powiedziałam o tym, że to wszystko może zachodzić wtedy, kiedy jest poczucie bezpieczeństwa i tego, że jak potknę się i się przewrócę, albo mnie ktoś zrani, mogę wrócić i w taki bezpieczny sposób na chwilę doświadczyć czułości, takiego właśnie takiej bliskości, ale właśnie jak mówię na chwilę, to wtedy, kiedy już się nasycę tym, mówię teraz w imieniu nastolatków, to mówimy o pewnym takim modelu, który w rodzinach to się dzieje. W rodzinach to się dzieje. I jeżeli właśnie jak do nas trafiają rodziny, to my rozmawiamy też o tym, jak cechy indywidualne rodziny dopasować do tego modelu. Co, ile czasu potrzeba takiemu nastolatkowi, żeby wrócił po to, żeby dostać tą czułość, bliskość, żeby go nie wikłało, prawda? Też to takie poczucie, że odchodzi i poczucie winy, że odchodzi, że chce inaczej, że mnie rani jako rodzic. Tak. Że mój nastolatek teraz idzie sam i nie chce tak. mi pomocy. Ja myślę o tym, jakie to musi być trudne i to wszyscy chcę oddać i nastolatkom, i rodzinom, i rodzicom ten trud, że że jakby ta tendencja, że trzeba zarówno pozwolić się autonomizować i zarówno dawać poczucie bezpieczeństwa, albo nastolatek może zarówno chcieć mieć bliskość z rodzicem, jak i chcieć po swojemu. Tak. Że to są takie pozornie przeciwstawne siły, ale one absolutnie mogą iść razem i one się jakby nie zaprzeczają. Nie, one się nie wykluczają, wręcz przeciwnie. Tak, to jest to chociaż takie... pozornie można pomyśleć, że się wykluczają. Tak. Że to albo chcesz sam, albo chcesz pomocy. Aha. To tak. Albo idziesz sam, albo idziesz w dorosłe życie, albo nie idziesz w dorosłe życie. Prawda? I można wpaść w takie albo. A my staramy się uczyć, że nie, że to się... To można... Trochę tego. Tak. To trzeba mieszać, że drogi nastolatku, możesz chcieć być blisko z rodzicem i możesz chcieć być samodzielny. Tak. Drogi rodzicu, twoje dziecko może chcieć w jednej chwili się autonomizować, a w drugiej chwili może chcieć mieć z tobą bliskość. To nie ma w tym nic złego. Mm-hmm. Okay. Jak ten rodzic powinien wspierać w takim razie autonomię dziecka? Co można rodzicom doradzić? Mm-hmm.
To nie tylko w czasie terapii rodzinnej, ale przecież spotykamy się też w innych kontekstach z rodzicami, z rodzinami. I bardzo ważne jest to, żeby uważnie, żeby rozstawać się z tym obrazem wyobrażonym, prawda, z tym wyidealizowanym siebie jako rodzica. I tego nastolatka, którego czasem sobie wyobrażamy, jaki ona ma być, tylko właśnie bardzo ważna jest taka postawa otwarcia się na poznawanie dziecka, na zaciekawienie się tym, czego słucha, co ogląda, co lubi. Czyli to zaciekawienie jest bardzo takim ważnym elementem budowania relacji, bo ona się właśnie zmienia wtedy. To tak pierwsze, co mi się nasunęło. I też no, złym doradcą jest lęk. Prawda, taki nadmierny lęk o to, co będzie się działo z naszym dzieckiem. To jest bardzo trudne dla rodziców, żeby to wytrzymać, takie różne sytuacje, które się pojawiają, związane właśnie z samodzielnością, z tym, że nastolatek chce chodzić na różnego rodzaju imprezy, że chce poznawać ludzi z różnych środowisk, że chce eksperymentować. Prawda? To dla rodziców jest to bardzo trudne, żeby to wytrzymać. My w zasadzie mówiąc to pokazujemy, że drodzy nastolatkowie, my dostrzegamy to, że to jest w jakiś sposób normatywne, zwykłe dla tego okresu nastoletniości. Tak. Prawda? Te potrzeby właśnie. Tak, chcę zobaczyć, jak to jest. Prawda? I odrzucić. I na przykład odrzut, na przykład, prawda, to nie jest dla mnie, to nie jest moje, ale ja to chcę zobaczyć, ja chcę dotknąć, jak to smakuje. Natomiast tym złym doradcą jest ten lęk, ale złym doradcą jest też poczucie winy, że właśnie czasem zupełnie z innej relacji, właśnie z tej wcześniejszej, z tej historycznej, myślę o rodzicach. I wtedy, no wtedy jest to taka pułapka poczucia winy, bo wtedy robi się czegoś więcej, co nie jest skuteczne, prawda? Co szkodzi rozwojowi relacji. Mi przyszła do głowy jeszcze taka metafora, czy jakieś takie porównanie, że nawet jeżeli ktoś bardzo o tą, jego zadaniem jest bycie samodzielnym, myślę tutaj, nie wiem, że ma pewne rzeczy do zrobienia, jakieś do osiągnięcia, jakieś sprawy, to nie oznacza, że taka osoba nie wymaga wsparcia, że taka osoba nie wymaga dopingu, kibicowania, towarzyszenia. Myślę o sportowcach, którzy osiągają jakieś, nie wiem, mają jakieś swoje osiągnięcia, to za tymi osiągnięciami stoi sztab ludzi, którzy pomagają w tych sprawach, w tamtych sprawach, którzy kibicują, towarzyszą. Ja tak sobie myślę o tym nastolatku, że ma strasznie trudną rzecz do zrobienia i warto się otoczyć ludzi, którzy będą go w tym procesie wspierać, towarzyszyć, kibicować, w razie czego podnosić, prawda? Nie wiem, leczyć urazy. Radzić sobie z porażką. Radzić sobie z porażką, że to wszystko jest potrzebne gdzieś tam wokół. To bardzo ciekawa analogia właśnie, prawda, że tak, taka samotność i nie sprzyja właśnie radzeniu sobie z wyzwaniami, prawda, czy nie mówiąc o problemach, które się pojawiają wtedy, takie niepokoje związane właśnie ze zmianami w ciele, właśnie z relacjami rówieśniczymi, pytania, kim ja jestem w różnych obszarach.
I terapeuta jest dobrym, dobrą taką postacią, używam takiego określenia, figurą, prawda? Która, czyli osoba dorosła, z którą możemy porozmawiać otwarcie o wszystkich sprawach, bo nie o wszystkich sprawach rozmawia się z rodzicami. Tu gładko przechodzimy do trzeciego punktu naszej rozmowy, nie? Bo mieliśmy jeszcze zaplanowane, by porozmawiać o tym właśnie, kiedy problem dotyczy całej rodziny i można o tym rozmawiać w rodzinnym gronie i że jest to jakiś problem do zaadresowania w towarzystwie rodziców, przy uczestnictwie rodziców i z terapeutą rodzinnym na przykład. A kiedy mówimy o problemie czy o trudności, która dotyczy raczej nastolatka, jest do zaadresowania w takim procesie rozmowy z, sam na sam z terapeutą i można uznać, że rodzice wcale nie muszą mieć do tej sprawy dostępu w ogóle. Co tu można powiedzieć? To myślę jest ciekawe i ważne, by umieć to jakoś rozpoznać. Tak, to ja mogę przywołać też takie spotkania właśnie rodzinne, kiedy uczestnicy nastoletni mieli takie wątpliwości i wyrażali je w ten sposób, że nie chcę mówić tutaj o swoich sprawach przy rodzicach. Nawet nie stały za tym jakieś uczucia czy nieufności, bo czasem też tak bywa, prawda? Czy wrogości, czy wstydu, to mogą być różne emocje, które właśnie zatrzymują nastolatka. Ale to, co się właśnie pojawia w rozmowach w terapii rodzinnej, to właśnie takie właśnie też oddzielenie, czyli postawienie takiej linii, o jakich sprawach rozmawiamy na spotkaniach rodzinnych, prawda? Czyli o sprawach dotyczących relacji i wszystkich członków rodziny. Prawda? Natomiast na spotkaniach indywidualnych z nastolatkami rozmawiamy o ich sprawach właśnie rozwojowych, niepokojach, czasem wstydliwych, które no, na pewno nie nadają się do takiej pracy rodzinnej. Więc to ważne jest, żeby też to rodzice usłyszeli, prawda, że czasem rodzice mówią, mają takie oczekiwania, że chce być przyjacielem swojego dziecka. To ja myślę, że przyjacielskim być do nastolatka to jest bardzo potrzebne, ale rodzic jest rodzicem, pozostaje w tej roli, może być przyjacielski, ale nie jest dosłownie przyjacielem, czyli są tematy. To też jest wyzwanie dla rodziców, do których rodzice nie mają dostępu. No to też jest wyzwanie dla nastolatka, żeby czuł się na tyle silny, by na przykład walczyć o to, że to jest moje, tak. Nie dla uszu rodzica. Tak. Tak. I też pewne tematy dotyczące samych rodziców, ich relacji, prawda? Ich relacji, takie tematy na przykład, gdzie rodzice chcą bez dziecka omówić różne właśnie sprawy dotyczące rodzicielstwa, na przykład, albo swojej relacji takiej partnerskiej. Prawda? To też są tematy, które nie ma potrzeby, żeby obciążać i wciągać dzieci do właśnie do tych spraw. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, może to będzie taki ostatni nasz punkt rozmowy, ale często spotykamy się w terapiach z poczuciem winy, to znaczy kiedy nastolatek uważa, że
on jest obciążeniem dla swojej rodziny i że on jest takim źródłem problemów i że wpada w taki smutek, że to moja wina, że ja ściągam na rodzinę jakieś trudności. Z drugiej strony jest tak, że rodzice mówią o sobie, że oni coś źle zrobili, że oni źle wychowali albo że oni zawalili jako rodzice. Jeszcze się pojawiają takie procesy, że nastolatek może obwiniać rodziców, że to przez was ja mam teraz problemy. A rodzice mogą powiedzieć, to przez ciebie teraz my się musimy mierzyć z czymś takim. I zastanawiam, co można o tym powiedzieć, czyli jak możemy tę sprawę skomentować. Bo to jest dla mnie bardzo częsty i ważny wątek. Tak. Ja zacznę może od tego, że powiedziałeś, że jest takie bywa wzajemne obwinianie, przez kogo ma się problemy. A ja jeszcze chcę dodać, że może pojawić się przynajmniej na początku na przykład terapii, przez kogo my tu jesteśmy. Tak. I czasem się udaje, no zawsze trzeba o tym rozmawiać, ale ja proponuję zamianę przez kogo, dzięki komu. Dzięki komu jesteście tutaj Państwo. Spróbujmy tak na to popatrzeć. Bo na szczęście jest tak, ja już mam bardzo długie doświadczenie w pracy i mogę porównać, jak to było wiele lat temu, kiedy psychoterapia była czymś wyjątkowym i osoby, które przychodziły na psychoterapię, czuły się czasem zawstydzone. Teraz też jeszcze się to zdarza, ale w dużo mniejszym stopniu. Właśnie dzięki tej świadomości, takiej powszechnej wiedzy. I wtedy, kiedy wyjdziemy od takiego właśnie przeformułowania, że nie przez, tylko dzięki, możecie Państwo tu rozmawiać o swoich sprawach, słuchać się, może się dowiedzieć o czymś. Czasem mówię tak trochę żartobliwie, może sobie załatwić coś jedni u drugich. Na przykład częstsze sprzątanie swojego pokoju. No, te tematy między innymi też się porusza, ale to, o czym mówiłeś, o tym obwinianiu się, to jest w ogóle ślepa uliczka. Że z tego trzeba rezygnować i to jest tematem rozmowy, ale wzajemne właśnie my nie szukamy przyczyn, bo przyczyn jest tak wiele z różnych źródeł, że i nie da się tak, są oczywiście takie problemy, które mają jedną przyczynę, jak się ją usunie, to te problemy znikają, ale to jest rzadkość, to jest drzazga w palcu. Prawda? Chociaż można wyciągnąć i człowiek. A i tak później trochę boli. Tak. Zanim się zagoi. Tak. Tak. Znaczy mówimy o wiele o bardziej złożonych zjawiskach, tak. Prawda? Niż takie proste, że to twoja wina i tak. Tak, aczkolwiek to jest właśnie tak, jak już powiedziałam, tematem właśnie rozmów, mam świadomość, że jest to bardzo trudne, bo mam taki odruch, prawda, że ktoś musi być winny i niesienie winy jest bardzo trudne, więc lepiej to przerzucić na kogoś innego, prawda, ja się czuję wtedy lepiej, ale właśnie tego typu takie myślenie, rozstajemy się z takim, staramy się rozstać z takim myśleniem. Chcemy zrozumieć, to jest takie kluczowe, chcemy zrozumieć, poznać, zaciekawić się, to co mówiłam, tak wzajemnie się zaciekawić. Czyli taką końcowym podsumowaniem, tak wyciągnę trochę z tego, co Bogusiu powiedziałaś, żeby w pierwszej kolejności się zaciekawiać, starać się rozumieć, mieć takie czułe ucho na to, co kto czuje, co kto mówi, co kto myśli. Jednocześnie starać się nie obwiniać, mimo że to jest moim naturalnym odruchem, żeby obwinić, bo to trzeba też powiedzieć, że każdy z nas tak robi. Tak. I to każdy chce to zrzucić z siebie, prawda?
żeby starać się tego mniej robić. I jest szansa, że to poskutkuje zmianą w relacji i złagodzeniem napięcia w relacji jakiejkolwiek w zasadzie, Tak. czy rodzic dziecko, czy dziecko rodzic, czy w relacji rówieśniczej, czy w jakiejkolwiek. Dobrze. Bardzo dziękuję. To była pani dr Bogusława Piasecka, psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka rodzinna. Ja się nazywam Bartek Taurogiński, jestem psychiatrą dziecięcym i psychoterapeutą. A to był webinar prowadzony w ramach akcji Ej, wszystko OK, która współorganizowana jest przez Fundację OSHI oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć się przysłuchiwać w naszej rozmowie i zapraszamy na kolejne nasze webinary. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki, Bogusiu.